Andrzejek, tak. Cześć! Dziś wam powiem, co się naprawdę na świecie dzieje. Dziś wyjaśniam Konopieckiego. Jurkę żegna i wiele więcej. A co? Zaraz bo mi będę gadał. Cristiano Ronaldo, zwycięzca mistrzów Anglii, Włoch czy Hiszpanii. Bardzo uzdolniony piłkarz, który srana Messiego. W ostatnim czasie dopuścił się niewyobrażalnego wybryku. Przechodzę do sedna. Cristian chillował sobie w basenie wraz z jego synem, kiedy nie wiadomo z jakich przyczyn wziął dziecko i wyrzucił je z basenu, który był umieszczony na jakimś setnym piętrze. Na miejscu zdarzenia szybko pojawiły się służby i aresztowały go. Nie wiadomo dlaczego dopuścił się tego synu i jakiego jego intencje były. Możliwe, że jest to powiązane z tym, że syn Cristiano jest bardzo zdolniony piłkarzem i Cristiano nie chciał, aby za kilka lat jego syn go zastąpił. Są to jedynie spekulacje i proszę mnie brać tego jako świętą prawdę. Następna informacja. Casillas podczas ostatniego live'a słusznie wyzywała Konopskiego. W sumie to go nie wyzywała, a powiedziała prawdę. Jeżeli jesteś dużym kanałem, kanałem komentery, budującym wielu ludziom opinię na jakiś temat, zamiast być otwartym na dialog i najpierw się skontaktować z kimś, dowiedzieć się jak wygląda sytuacja i w sposób empatyczny podejść do ludzkiej tragedii, to wolisz robić clickbaitowego newsa, że Prawilniak rucha żonę trenera. Bo to pokazuje tylko, że Konopski cię niczego nie nauczył, że dalej clickbaitowo robi swoje materiały. Słyszeliście? Kasik, starała Konopa, a ta pizdeczka ani mru mru nic jej nie powiedział. Wiecie dlaczego? Bo się boi i to prawda. Konopski jedynie co potrafi robić to niszczyć komuś życie tak jak niszczył jej Leksiowi. Co do Gimbura? Gimper wyjebał do tytułu miniaturki informację o śmierci Rawugora, aby po 20 sekundach zareklamować Piotrika. Jeszcze w tym samym odcinku wyzywał Martina Tankiewicza za to, że chciał zarobić na śmierci. Jego wpis wzbudził we mnie tak wiele dziwnych i negatywnych uczuć, że aż muszę o tym powiedzieć. W pierwszej części posta twórca informuje o tym, że informacja o śmierci Rawgora nim wstrząsnęła. Żeby akapit niżej dodać. Wrzucam w tym samym odcinku mój list miłosny do leśnych festiwali muzycznych, bo to najpiękniejsza filmacja. No sam to życia, zrobił, kurwa. Powinien doświadczyć. Czy ciebie o Martin, naprawdę kurwa, brakowało kurwa, jeszcze hashtag zrobił. Reklama na dole i hashtag płatna współpraca. Jebany hipokryta, myślicie, że to pierwsza taka akcja Gimpera? Nic z tej rzeczy. Tak samo było po śmierci majora, gdzie Gimper też nie miał skrupułów, aby wrzucić reklamę Media Expert, potem jak powiedział, że Mario nie żyje. Wczoraj wieczorem Mario. Internet obiegła szokująca informacja. W wieku 48 lat major Suchodolski odszedł z tego świata, a póki co jeszcze zanim zaczniemy, bardzo miło mi poinformować, iż partnerem dzisiejszego odcinka jest Media Expert. To jest chore, że marki chcą prosować z takim pajacem, robiącym takie rzeczy. Następna informacja. Jung Adi, pijany albo niespełna rozumu, w ostatniej wywiadzie dla Nevonce odwalał niezły szyb na początku. Ja pamiętam. Kiedyś ten Jan Kadisz był kurwa z Jasperem siedział na kanale. Razem siedzieliśmy. To były. Kiedyś był taki event u Jaspera. To mało kto będzie kurwa to pamiętał. Nie wiem ile to było lat temu. I tam normalnie parę takich raperów kurwa tam ogarnęło Jasperka. Tam siedzieli. Było coś takiego. Mówię, kojarzę tego Jan Kadisza, że kiedyś siedział Jaspera. Stąd go znam. W wywiadzie dla Nevonce odwalał niezły szyb. Na początku zaczął rzeć mordę przez megafon. Potem przyznał się, że zarabia pieniądze na dzieciach. To był taki bardziej dla mnie osobisty projekt. Nie robiłem go stricte pod zasięgi, tylko robiłem go pod pieniążki z moich dzieci. O cholera, i jest gejem. Przed albumem Kopenhaga w ogóle nie poruszałem tematu, że jestem gejem. Po tyle lat to kryłem, nie wiem, wstydziłem się tego, nie wiem co myślałem, ale tyle lat to ukrywałem i pomyślałem, to jest bardzo jakby moja mocna strona i wiesz, mogę to wykorzystać, nie? Jakby nagrać nuty stricte pod, wiecie, homoseksualizm. Zasum, Adis, mało kto miałby odwagę o tym gadać, szczególnie o jego otoczeniu i gdzie. Każdy rucha policjami homoseksualistów. Nie wiem, kojarzysz White Widow, fałki w ogóle? No jasne. No to właśnie to są moi ziomale i w ogóle. Bozdro, trzymaj się, czekam na nowe nuty. I ostatni szybki, ciekawy news. Julia Zugaj urzekała swoją fankę. Jakiś czas temu Julia organizował obóz leci dla jej fanek. Czyli Zugaj, gdzie to wygrają? Za dobre zachowanie. Było nagrane.
spotkanie z nią, Pitoka, na jej profilu, Bacia, czyli dziewczyna, której udało się wygrać, nadal nie utrzymała swojej nagrody i czeka, aż Julia łaskiwie wrzuci ci kotka. Nie jesteście sobie w stanie uwierzyć, jak bardzo byłam szczęśliwa. Niektórzy z was mogą sobie teraz pomyśleć, że Jezu, co to jest TikTok z Julką na profil? To jest coś niesamowitego. Dla żugajek to jest bardzo dużo. Film z idolką na jej profilu, wspólne zatańczenie, kolejny TikTok z nią nagrany. To jest dla niektórych naprawdę dużo. No i powiecie, że pewnie zapomniała... Taniec z Jasperem, tą pod klatką. A i przez przypadek nie wrzuciła do właśnie, kurwa, nie, bo Basia wiele razy próbowała. Siema, nie zapytałam, i to był błąd, kiedy ten TikTok będzie wrzucony. I czekam. Miesiąc, dwa, trzy... No dobra, no może zapomniała. Może zapomniał, ale na pewno wrzuci. Myślę, że ona to ma po prostu w roboczych i myślę, że wrzuci. 5 miesięcy napisałam do Julki. Nieraz. Napisałam do niej na maila. O mój Boże! 5 miesięcy napisałam do Julki. Nieraz. Ja pierdolę, ale to musi być naprawdę fanka w chuj. Jak się rozpisała. Ściana, ściana, ściana. Ja pierdolę. To naprawdę musi ją uwielbiać. W chuj. Napisałam do niej na maila, napisałam na Instagramie, napisałam wiele razy. Psychofanka jakaś. Napisałam nawet na Vinted niedawno. Ale tak mijały te miesiące, że właśnie minął prawie rok. Julka nadal nie wrzuciła ze mną TikToka. Basia, po kilku miesiącach dalej bieżąc... Przecież to dziecko, co da. Że Julka jedynie zapomniała o tym i na pewno wrzuci. Pojechała znowu na jej obóz i się i z nią spotkała. Wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że ja pojechałam na obóz zimowy. Pojechałam na obóz zimowy i wiecie... Obozy zimowe, letnie i... kogo tam spotkałam, kto był kierownikiem? Kierownik, który był na obozie letnim. On mnie poznał, zapytał, czy ten TikTok był wrzucony. Powiedziałam, że nie. Julka go do tej pory nie wrzuciła. Pan się zdziwił i powiedział, że on się zapyta Julki, jak ona przyjedzie na obozie zimowym. Bo przecież kierownik ma stały kontakt naprawdę. Tak... Muszę to znaleźć, kurwa, gdzie to było? Przysięga, to chyba widziałem z ponad 10 lat temu, dalej mi to w głowie siedzi. Gdzie to jest, kurwa, mam? Ja pierdolę. Ja nie wiem, poważnie, o co tu chodzi, kurwa? dobra, idźmy dalej. Prawie na tym obozie z Julką. Więc pan się zapytał, ja też się byłeś na takim? Na którym, bo to dosyć ważne jest. Pytałam, bo Julka chodziła po pokojach. Zapytałam się, Julka powiedziała, była w szoku. Powiedziała, że ona myślała, że ten TikTok się wrzucił, że ona myślała, że się wrzuciło, że ona się zapyta swojej menadżerki. Kierownik też się zapytał i też kierownikowi Julka powiedziała, że zapyta się menadżerki. I tak, obóz był w lutym, mamy lipiec. Nadal TikTok nie jest wrzucony, a ja na Vinted też napisałam do Julki. Tam na Vinted pisze, czy jest przeczytane. I Julka to przeczytała. I powiem wam, że... Czy ty te wszystkie memy masz w jakimś folderze, mówisz, że pokażesz nam coś starego i nagle masz to po 5 sekundach? No, przyznam się, jestem eksperymentem Ilona Maska i ja mam taką encyklopedię, kurwa, shotów z Jasperem i z Mamonem w głowie. I myślę o tym i mam to zaraz na kompie. Że jest mi naprawdę przykro. Szczerze jest mi przykro. Minęło pół roku tego obozu i nic się nie zmieniło. Dlatego postanowiłem wziąć tę sprawę w swoje ręce i skontaktować się z Julią w celu wyjaśnienia tej całej sytuacji, lecz odpowiedzi do dnia nagrania nie dostałem. Jaki nie jest, kochana. Bardzo mi przykro. Trzymam za ciebie kciuki, Basiu. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba i dajka. Może się uda Basi mieć TikToka, no jak miał być, to niech będzie, no. Kobiecywała, Julia, żegnaj, no to niech zrobi, no.